Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że żadne odgłosy przeszkadzać Wam nie będą, gdyż nagrywam dzisiaj film z towarzyszem. Wania mi tutaj towarzyszy, leży koło mnie na kanapie. A ja przechodzę do Was z filmem, jak sama nazwa wskazuje, Q&A, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi. Wybrałam 10 pytań, no może 12, na które chciałabym odpowiedzieć, które myślę, że dawno, tematy, na które dawno nie odpowiadałam, pytania, na które dawno nie odpowiadałam, tematy, które dawno nie poruszałam, to chciałam powiedzieć. Więc przechodzimy od razu do pytań. Ja sobie tutaj spisałam te takie, które były najciekawsze, bo myślę, że większość z pytań, które były mi zadawane, znajdziecie odpowiedzi we wcześniejszych Q&A lub mówię niejednokrotnie we vlogu, więc starałam się, żeby było po prostu odrobinkę coś innego niż zazwyczaj. No dobra, do sedna. Pierwsze pytanie. Czy Twoja perfekcyjność we wszystkim, na przykład prowadzenie domu, ćwiczenia, nie jest chorobliwa? No ja nie zaobserwowałam u siebie żadnej chorobliwej perfekcyjności. Co więcej, powiedziałabym, że nawet nie jestem perfekcyjna. O tak bym powiedziała. Widocznie niektórzy tak mnie odbierają. Ja po prostu uważam, że co sobie zaplanuję, to muszę wykonać. Lubię działać z listą, kartką. Jeżeli mnie obserwujecie od dawna, to doskonale o tym wiecie. Ja lubię mieć plan wszystkiego. Tego, co założę jutro, co będę robić za tydzień, tego już na pewno, co będzie jutro robione przeze mnie. Czyli co ugotuję, w co się ubiorę, jak ubrane będą moje dzieci. Taki plan lubię mieć, dlatego, że mi się lepiej po prostu działa. Ja bez planu, bez jakichś wcześniejszych założeń, rozplanowania sobie czegoś, działam bardzo chaotycznie i nie tak jak lubię, więc ja się lepiej czuję, kiedy mam jakiś harmonogram działania i nie uważam, że jest to perfekcjonizm. Może, a nawet gdyby, to na pewno nie jest to taki perfekcjonizm, który mi w czymkolwiek przeszkadza, a raczej mi życie ułatwia. No i ja się czuję bardzo dobrze, kiedy robię te 5 treningów w tygodniu, czuję się dobrze, kiedy dbam o swoją dietę, kiedy pilnuję tego mojego talerza, czuję się bardzo dobrze, kiedy mam zaplanowany jakoś ten dzień i wiem, co o której się stanie i co mogę zrobić. Bardzo nie lubię takich zmian. Ja na przykład jestem osobą, która nie lubi niespodzianek, dlatego no po prostu lepiej mi się z tym żyje, więc nie uważam, że to jest chorobliwe. Myślę, że czułabym się bardziej chora, gdybym tego życia mojego tak zaplanowanego nie miała. Wiadomo, że czego nie możemy zaplanować, to nie możemy, ale na co mam wpływ, to lubię mieć na to wpływ. Drugie pytanie, jakie plany na wakacje? To powiem Wam tyle, że jak lubię planować, tak planów na wakacje nie mam za dużych. Będą to na pewno 3 krótkie wyjazdy w nasze góry. Natomiast mam plany na ferie, bo to jest bliżej. Na ferie będziemy opiekować się domem, mieszkaniem mojej teściowej. Planujemy codzienne wyjście na basen, planujemy pójść pojeździć na łyżwach, na takich zjeżdżalniach, które tam są specjalnie stworzone właśnie. Bardzo chcę poświęcić ten czas dzieciom, o to chciałam powiedzieć. Chcemy pójść do kina, chcemy pójść zaliczyć teatr dla dzieci, na pewno wpadnie jakaś fajna pizza, jedzenie w naszej ulubionej restauracji, więc na razie są takie plany, a końcem ferii wyjazd w górę, więc na razie planuję ferie, do wakacji jeszcze myślę masa czasu. Dobra, kolejne pytanie, trudne dla mnie pytanie, dlatego że powinno być mega łatwe i Wy znacie odpowiedź, czyli czy masz prawko i czy planujesz je zrobić? Dlaczego w ogóle tu chciałam poruszyć ten temat? Bo nie chcę, żeby było, że ja tego tematu unikam, nie mam prawa jazdy, nic się w tej kwestii nie zmieniło, ale czy chcę je zrobić? Na to pytanie nie odpowiem. Tylko dlatego zadałam to pytanie tutaj, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że ja tego unikam, bo się czegoś wstydzę, bo się nie wstydzę. Mam 35 lat, nie mam prawa jazdy. Nie czułam tego absolutnie. Robiłam, bo wszyscy robili, bo trzeba było, w sensie, że kurs zrobiłam i tak dalej. Jakoś tego nie czułam. Oblałam ze 4 razy chyba w rozpiętości lat, bo zaczęłam robić prawo jazdy, jak miałam lat 18, a mam 35, nadal ich nie mam. Może nie czułam takiego kopa w dupę, może nigdy bodźca nie dostałam odpowiedniego, może mam za dużo szoferów wokół siebie, jak ja to nazywam, moją całą rodzinę, którzy są po prostu chętni, zawsze mnie wszędzie wożą. Może dlatego, że lubię chodzić i nigdy mi to nie stwarzało problemu. Może dlatego, że pracę mam na miejscu. Dzieci, autobus do szkoły przyjeżdża też pod dupę i mam za wygodne życie, żeby te prawo jazdy robić. Nie wiem, czym to było spowodowane. Może moim lenistwem, może tym, że coś było dla mnie za trudne, więc się po prostu za szybko poddałam. Nie wiem, ale się poddałam. Czy planuję zrobić? O tym nic więcej Wam nie powiem. Zobaczycie w swoim czasie. Tyle mogę powiedzieć dziś na ten temat. Kolejne pytanie. Kiedy wspólna kawa po latach? Tutaj pytanie mi zadała, bardzo chciałam je przeczytać, bo mam nadzieję, Marta, że oglądasz ten film. Jestem mega szczęśliwa, że mnie obserwujesz. Marta była moją koleżanką z gimnazjum. No i kochana, nawet nie wiem, gdzie Ty mieszkasz, gdzie Ty teraz jesteś, więc odezwij się, na pewno na taką kawę się umówimy.
Jak się czuję? Jak się czuję dzisiaj? Fantastycznie, dlatego że czwarta noc z rzędu była teraz mega przeze mnie przespana. Spałam między 6 a 8 godzin codziennie. U mnie sen nieprzerwany, 6-godzinny, to jestem mega, mega wyspana. Działam po prostu jak te króliczki na tych bateriach Duracell i jestem po prostu w stanie przenosić góry. 8 godzin to już nie mówię, bo dzisiaj 8 godzin spałam. To jest dla mnie w ogóle jakaś, aż miałam odczucie, że za dużo spałam. Więc czuję się fantastycznie, mam bardzo dużo energii, jeszcze na dworze jest się biało, pada śnieg, a to też podnosi takie, nie wiem, u mnie, na mnie działa śnieg bardzo, bardzo pozytywnie i tak nastraja mnie jak słońce. Na tej samej zasadzie jestem od razu, wstępuje we mnie po prostu jakaś taka nowa, żywsza krew, o tak, więc bardzo dobrze się czuję, dziękuję. Czy wykupiłaś pakiet Ewy Chodakowskiej? Nie, teraz nie wykupywałam żadnych pakietów Ewy Chodakowskiej ani żadnej innej trenerki. Z tego względu, że ja po 2 latach takich bardzo systematycznych ćwiczeń z Ewą Chodakowską przerzuciłam się na coś innego. Nie ze względu na to, że ona mi się nie podoba, czy treningi z nią mi przeszkadzają, bo kocham, uwielbiam i uważam nadal, że jest jedną z najlepszych trenerek, jakie są. Natomiast trafiłam, z kim teraz trenuję? Grow with Joe, Grow with Ananas. Są to dwie trenerki, z którymi trenuję co tydzień. I są to 3 treningi w tygodniu, wykonuję albo z jedną, albo z drugą, natomiast 2 treningi w tygodniu wykonuję siłowe, przy użyciu ketla, przy użyciu ciężarków, czy taśmy i ćwiczę wtedy z Agatą Zając. Więc 2 treningi w tygodniu robię z Agatą Zając, 3 treningi Grow with Joe lub Grow with Ananas. Zostawię Wam link do tych trenerek w opisie. Teraz sobie taki plan treningowy zrobiłam, że 3 treningi w tygodniu są treningi takie tabaty, cardio, interwały, natomiast 2 treningi są to spokojne treningi dające mocno w kość mięśniom, właśnie treningi siłowe i przy tym systemie ćwiczeń w tym momencie czuję się najlepiej, dlatego że mi nie zależy już na gubieniu kilogramów, tylko na ładnym rzeźbieniu ciała i taki system sobie opracowałam i teraz się go trzymam. Dobra, kolejne pytanie. Czy pokażesz swoją kolekcję torebek? Powiem Wam, że bliżej wiosny z przyjemnością wyciągnę moje wszystkie torebki i pokażę Wam. Nie jest ich może jakoś dużo, mam może z 15 sztuk torebek, ale na pewno wolę torebki od butów. Ja jestem w tą stronę, że wolę mieć ładną torebkę niż nowe buty, więc z przyjemnością. Myślę, że takiego filmu u mnie albo nie było nigdy, albo był może raz, nawet nie pamiętam, więc z przyjemnością pokażę. Czy planujesz zabiegi w zakresie medycyny estetycznej? Pamiętam, że chciałaś, tak. Chciałam się obstrzykiwać i chciałam powiększać biust. To były moje takie rzeczy, które krążyły mi po głowie, na które jakby wpływu nie mam kremem, ćwiczeniem i masażem. To powiem Wam tak, operacja biustu absolutnie nie wchodzi w grę. Ja miałam bardzo duże kompleksy po urodzeniu Łucji, po wykarmieniu Łucji, kiedy moje piersi były nie tyle, że małe, tylko jakby puste. Jak puste woreczki, po prostu niewypełnione niczym i to mi się mega nie podobało, zero jędrności, ale powiem Wam, że oglądałam, obserwuję taką dziewczynę, ona Marta ma na imię, też Wam zostawię link do jej Instagrama. Ja teraz próbuję sobie przypomnieć, jak oni się nazywają, bo ona razem z Jankiem, ze swoim mężem nagrywają, prowadzą, mają razem wspólną firmę, Spadiora się nazywa firma. No i dobra, mniejsza z tym. Ona właśnie opowiadała kiedyś o swoich piersiach, że one straciły mega na jędrności, żeby dać czas, że te piersi wypełnią się. Może nie tak jak kiedyś, ale one się wypełnią i uwierzcie, że to działa. Moja córka ma 4 lata i faktycznie chyba ze 3 lata na to czekałam i moje piersi nadal są małe, ale nie są już takie puste, wybaczcie, że się obmacuję, ale nie są takie puste, są jakby o wiele jędrniejsze. I absolutnie mi to nie przeszkadza. Uważam, że przy mojej figurze, gdzie ja mam duże, masywne uda i jakby pełniejszy dół niż górę, jeszcze z dużym biustem wydawałabym się duża. A tak ja jestem tutaj drobna, natomiast doły mam pełne, więc i to mi wystarczy z tej pełności. Nie mam już kompleksu piersi w ogóle żadnych. Mogłabym chodzić tylko z zaklejonymi sutkami, więc jest już plus. W sensie w bluzkach takich bez stanika spokojnie jestem w stanie latem wędrować. Natomiast jeżeli chodzi o obstrzykiwanie się, to powiem Wam szczerze, że chodziło mi to po głowie i przestało. Nie wiem dlaczego przestało, może dlatego, że przestało mi cokolwiek we mnie przeszkadzać. Pieniążki, które miałam przeznaczyć sobie na obstrzykiwanie się, przeznaczyłam na fizjoterapeutę i na masaże moich pleców. I w tym roku, powiem Wam, znowu otrzymałam pieniążki pod choinkę, żeby sobie coś tam zrobić, już chodziło mi po głowie. A tamto, a sram takiś, wiecie, bo wszyscy coś robią. I myślę, Karolina, masz 35 lat, Ty nic nie robisz, tylko się kremem smarujesz. Ale stwierdziłam, że chyba nie jest. Nie mam takiej potrzeby
I znowu, słuchajcie, wybrałam 4 zabiegi u fizjoterapeuty i walczę o moją sprawność taką ruchową i to jest dla mnie ważniejsze, więc na razie nie, jak przyjdzie mi takie coś do głowy, już nie mam tego etapu, że kiedyś tego nie robiłam, było mi szkoda kasy, teraz nie jest mi szkoda kasy, nie czuję na razie takiej potrzeby, więc odeszło to na dalszy plan, może jak więcej zmarszczek się pojawi, albo będą mi naprawdę one jakoś, nie wiem, spędzały sens powiek, bo na razie absolutnie mi moje zmarszczki nie przeszkadzają, nic mi w sumie nie przeszkadza. Ani wielkość moich ust, ani zmarszczki, no nie wiem, jestem chyba zadowolona z tego, jak wyglądam, dobrze się ze sobą czuję, a może tak i na razie tego nie potrzebuję, więc chodzi mi po głowie i nie chodzi, jestem jak taka typowa kobieta. Raz mi się wydaje, że czegoś pragnę mega, a za chwilę już wcale. Dobra, następne pytanie. Czemu siostra przestała nagrywać na YouTube i czy wróci? Tych pytań pojawiła się masa, naprawdę. O moją siostrę pytacie i o Adę z kanału Ada Gada, ale najpierw o siostrze. Moja siostra otworzyła kanał, bo to poczuła, bo chciała spróbować tego, co ja, bo podobał jej się z boku ten świat. Natomiast, kiedy już zaczęła nagrywać, przestało jej się w pewnym momencie to podobać. Powiem Wam tylko tyle, co ja mogę powiedzieć, bo nie czuję się zobowiązana, żeby tłumaczyć się za moją siostrę i uważam, że nawet nie powinnam mówić za nią, więc ja Wam z mojej strony mogę powiedzieć, że to nie jest dla niej. To są słowa, którymi mniej więcej moja siostra opisała to, że odeszła z YouTube'a. To nie jest dla niej i po prostu była przygoda, przygoda się skończyła. Nie chce, więc ja szanuję jej decyzję. Jak będzie chciała wrócić, też ją będę w tym mocno wspierać, więc no nie ma jej na razie. Natomiast Ada z kanału Ada Gada, jeżeli nie obserwujecie jej na Instagramie, no tam już wszystkim ogłosiła cudowną nowinę. Jest w ciąży, oczekuje drugiego dziecka. Jest szczęśliwa, rozwija się jakby życiowo. Jest fantastyczną babką. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy przed drugim rozwiązaniem. I myślę, że Ada wróci. Myślę, że to jest tylko u niej przerwa. Czuję, że Ada wróci. Ada zbiera się, myślę, z tą myślą. Tak czuję, tak czuję. Ada, daj znać. Mam nadzieję, że to oglądasz, więc sama się tutaj wypowiesz w komentarzach, kiedy będziesz na YouTubie, bo jak widzisz, moi widzowie pytają o Ciebie i pytają. Na Instagramie też dostaję takie pytania. Więc to tyle. Dobra. Słuchajcie, kolejne pytanie. Czy nie myślałaś o diecie ketogenicznej? Nie. Nie myślałam o diecie ketogenicznej, diecie Dukana, nie jedzeniu węglowodanów, jedzeniu, nie wiem, nie jedzeniu mięsa, o odstawieniu nabiału. Nie. Ja uważam, wychodzę z tego założenia, że jeżeli nie mamy jakiś, jak to się mówi, poczekajcie, jak to się mówi, potrzebuję ładnego słowa, nie mamy jakiejś nietolerancji, czy coś nam nie szkodzi, nie jesteśmy nadszuczuleni, to nie powinniśmy odstawiać takiego jedzenia. No, no tak uważam. Uważam, że wszystko jest nam potrzebne. Są nam potrzebne tłuszcze, jest nam potrzebne białko i są nam potrzebne węglowodany. Absolutnie nie jestem za tym, żeby coś ograniczać tylko dlatego, jak ja kiedyś to zrobiłam, bo przecież odstawiałam węglowodany na rzecz jedzenia mięsa, serów i byłam prawie, że na diecie ketogenicznej, można powiedzieć, mimo że tych ketonów nie mierzyłam sobie, ale tak to wyglądało. No, czułam się super jakiś czas, ale potem zatęskniłam za tym chlebem, makaronem, kaszą i tak dalej. I stwierdziłam, że to wszystko jest dla ludzi, tylko wszystko w rozsądnych ilościach. I ja teraz jestem w stanie zjeść 3 kromki chleba na śniadanie, dołożyć do tego masę warzyw, masę owoców, trochę białka, trochę tłuszczu i czuć się bardzo dobrze. Więc uważam, że każdy musi znaleźć sposób żywienia dla siebie, ale ja nie jestem za dietami, które same z siebie nazywają się jakąś konkretną dietą, jeżeli nie mamy do tego jakichś zaleceń lekarskich, czy właśnie, no wiecie, jakichś problemów zdrowotnych. Ja jestem zdrowa, czuję się bardzo dobrze, pilnuję, dla mnie najważniejsze w diecie jest to, żeby pilnować tych warzyw i owoców. Jest ich jasne, jak najwięcej, żeby połowa talerza to były albo warzywa i owoce. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, tam widzicie, ja dodaję swoje posiłki, że ja im bardzo dużo owoców i warzyw. Powinniśmy dziennie zjadać 400 gramów, a ja zjadam około kilograma warzyw i owoców dziennie i jest mi z tym fenomenalnie, cudownie, ale ja sobie po prostu nie wyobrażam nie jeść żytniego chleba, czy nie jeść mojego ulubionego makaronu. Uważam, że życie jest jedno i trzeba jeść to, co lubimy. Tak samo sobie nie wyobrażam nie zjeść Snickersa, czy nie zjeść pizzy ukochanej w pizzerii. Po prostu życie jest jedno i trzeba umieć jakby kontrolować to, ograniczać się. Ja też nie mówię, że jestem perfekcyjna w tym, bo mi też nie zawsze to wychodzi. Ale balans, zachować jakiś zdrowy balans i nie chodzi mi po głowie żadna dieta, która się nazywa dietą. Po prostu jakieś takie żywienie, które mi przynosi dobre samopoczucie, zdrowie i energię.
tak jem po prostu, żeby się dobrze czuć. Dobra, kolejne pytanie. Polecisz jakieś osoby lub treningi? No to ja Wam z całego serca polecam na pewno naszą Polkę Agatę Zając, ale również Wam polecam Martę Codziennie Fit. To są moim zdaniem genialne trenerki, fantastyczne, bardzo profesjonalne i na pewno nie zrobicie sobie z nimi krzywdy, bo co chwilę macie tłumaczone, w jakiej prawidłowej pozycji, jaką prawidłową pozycję przybrać, jak plecy powinny być ustawione, kiedy brzuch wciągnięty i tak dalej, więc nie zrobicie sobie krzywda, to jest mega ważne zaczynając ćwiczenia, więc na pewno Wam je polecam. Ewę Chodakowską również, tylko że ja mówię, Ewa Chodakowska nie jest za darmo, więc to co za darmo, to polecam Agatę Zając i Martę z Codziennie Fit. Natomiast właśnie już z zagranicy Grow with Joe, Grow with Ananas, jeszcze lubiłam z Pamelą tańczyć, zostawię Wam moje te takie ulubione jakby trenerki, ale to jest tak, teraz Grow with Ananas mega jest profesjonalna i po 30 minutach ledwo chodzicie jej treningu, natomiast Grow with Joe dla mnie to jest mega uśmiechnięta porcja, dawka takiej po prostu adrenaliny, dużo skakania, tańców i w zależności od tego, czego potrzebuję, czy mocniej poczuć mięśnie i spocić się w ciągu 30 minut, czy godzinnego szaleństwa, to wybieram te dwie trenerki, natomiast siłowo tylko i wyłącznie Agata Zając. Profesjonalne podejście, spokój, opanowanie, piękne tłumaczenie każdego ćwiczenia, no bardzo do mnie przemawia. No i te ćwiczenia działają. Więc to Wam mogę polecić. Czy bierzesz suplementy, witaminy? I to jest ta sama sprawa, jeżeli chodzi o diety, to u mnie jest tak samo z suplementami i witaminami. Robię systematyczne badania. Jeżeli moje badania nie wskazują, że mam jakieś niedobory czegokolwiek, nie biorę absolutnie nic poza witaminą D i tranem. Ja po prostu tran łykam i witaminę D. Jem tak duże ilości warzyw i owoców, piję codziennie mikstury z cytryny, imbiru, czosnku i miodu, piję swoje soki z aronii, zjadam swoje owoce, które rosną sezonowo na krzakach, mrożę je, przetwarzam. Więc powiem Wam, że nie brakuje mi witamin. Ja naprawdę mam bardzo dobre wyniki, a kontroluję je co roku, raz w roku, no może nie za często, ale raz w roku robię takie badania. I nie czuję potrzeby brania czegokolwiek dla kobiet po 30, dla kobiet po 35 roku życia, jakieś suplementy, nie wiadomo co, nie wiadomo po co. Ostatnio przez 3 miesiące piłam kolagen, bo wszyscy piją kolagen. I gdy firma się do mnie odezwała, czy chciałabym z nimi współpracę zawrzeć właśnie na podstawie tego, że wypiję ten kolagen, a potem dam znać, no to niestety nasza współpraca nie dojdzie do skutku, bo po 3 miesiącach picia kolagenu ja nie zauważałam efektów, o których mogłabym Wam mówić, wow, dziewczyny, teraz dopiero czuję, wow, jakie jest cudowne działanie. 3 miesiące piłam kolagen o bardzo dużym stężeniu i nie zaobserwowałam absolutnie nic, poza może ciut lepszym nawilżeniem cery, nic absolutnie. Ani szybszą regenerację mięśni, ani jakiś lepszy stan skóry, no nic, nic. Nic, co powiedziałabym, że to na pewno ten kolagen podziałał, więc 3 miesiące picia, koniec. A mogłam, słuchajcie, powiedzieć, napisać do firmy, działa fenomenalnie, Wam zrobić reklamę dostawy na kolejne 3 miesiące, plus jeszcze pieniążki. A ja zrezygnowałam, bo nie chcę tutaj ściemniać, ja po prostu stwierdzam, że wszyscy piją dookoła kolagen, a mi on jest absolutnie niepotrzebny do niczego. I nie wiem, albo oni wszyscy się mylą w tym, co mówią, że ten kolagen robi, chociaż nie chcę, ja nie jestem człowiekiem, który myśli, że wszyscy dookoła kłamią. Raczej jestem tego zdania, że na nich działa, na mnie nie działa, więc wolę do tego tak podchodzić. Na mnie nie działa, jest mi niepotrzebny po prostu suplementacja kolagenu i niczego innego na razie. Takie jest moje osobiste zdanie. Dobra, to tyle, co chciałam Wam dzisiaj tutaj przekazać, powiedzieć. Trzymajcie się cieplutko, przesyłam masę pozytywnej energii, uśmiechu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!